Onet24, Kamil Turecki, witam i zapraszam. Beata Szydło wycofuje się z pomysłu wprowadzenia jednolitego podatku. Jak twierdzą źródła Onetu, w rządzie premier odda w tej kwestii pole Mateuszowi Morawieckiemu. Zdaniem jednego z jej najbliższych współpracowników premier uznała, że nie zamierza, tu cytat, politycznie umierać za jednolitą daninę. Jednolity podatek najbardziej mieli krytykować Jarosław Gowin i Piotr Gliński. Co w zamian? Rząd ma na raty podnosić kwotę wolną od podatku i to już od stycznia przyszłego roku. Znamy projekt o speckomisji do spraw reprywatyzacji. Onet dotarł do dokumentu jako pierwszy. Komisja będzie liczyła 8 osób. Przewodniczącym będzie wiceminister sprawiedliwości lub wiceminister MSWiA. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że jako jeden z głównych kandydatów na przewodniczącego wymieniany jest Marcin Warchoł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja będzie mogła m.in. zwracać się do prokuratury z wnioskiem o przeszukanie mieszkania. Więcej w serwisie Wiadomości w Onecie. W ciągu najbliższych kilku godzin do Ziemi dotrze słoneczna burza magnetyczna. Według naukowców nie będzie ona miała większego wpływu na nasze codzienne życie. Burza może spowodować niewielkie zakłócenia w sieciach energetycznych i mieć wpływ na działanie satelitów. Oznacza to możliwe problemy z prawidłowym funkcjonowaniem telefonii komórkowej, nawigacji GPS czy telewizji satelitarnej. Część osób może narzekać na zaburzenia koncentracji i snu. Piłkarze Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Mistrzów zmierzą się dzisiaj z Borussią Dortmund. W pierwszym meczu drużyn mistrz Polski przegrał na własnym boisku z Borussią 0-6. Drużyna z Dortmundu ma 10 punktów i jest pewna awansu z grupy. 2 punkty mniej ma Real Madryt, Sporting Lizbona wywalczył 3 punkty. Dzięki remisowi z Realem Legia z 1 punktem wciąż ma szansę na awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej. Początek meczu Borussia-Legia w Dortmundzie o godzinie 20:45. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.